Dzisiaj dla Was książka na poziomie B2. Ta sama seria o wspólny Young Reading Series 1. Książeczka dla tych, którzy już radzą sobie bardzo dobrze z językiem angielskim. I dzisiaj coś o George'u, Grzegorzu, który prawdopodobnie był Rzymianinem, wojownikiem i w średniowieczu stał się ideałem waleczności i bezinteresowności. Za czasów Dioklecjana, który prześladował chrześcijan w 303 roku, Grzegorz był torturowany i niestety ścięty. Już po śmierci został świętym. Święty Grzegorz jest czczony również jako jeden z Holy Helpers, czyli takich świętych o szczególnej mocy, i jest patronem Anglii i Gruzji, między innymi, bo dzięki jego zasługom jakby jest też czczony i w innych miastach, i w innych krajach. A trochę o książce. Właśnie, no to przejdźmy do niej. Historia zaczyna się w królestwie, w którym król zmaga się ze smokiem. Smok jest przerażający, zieje ogromnym ogniem, takim, który spala wszystko, co napotka na drodze. I smok tutaj stawia ultimatum, grozi królowi, że jeżeli on nie będzie mu codziennie dostarczał świeżego jedzenia, no to spali wszystko w jego królestwie. Król jest oczywiście przerażony, ulega temu niestety, ponieważ nie ma żadnej siły i mocy, aby tacy zwyczajni wojownicy, jego wojownicy, mogli pokonać tego smoka. No ale kiedy w królestwie kończą się wszystkie owce, a smokowi nie smakują krowy, wybrzydza też albo twierdzi, że zbyt mało jest najedzony po kurach albo po innych zwierzątkach, tak, które konsumuje, no to stwierdza ten nasz smok przerażający, że chciałby zjeść księżniczkę. No a księżniczka oczywiście to córka króla. Król jest zrozpaczony i no, nie jest to dla niego łatwa decyzja. Jest mu bardzo trudno podjąć tutaj kroki, zdecydować się, żeby tą swoją córkę ofiarować naszemu smokowi. No ale córka uważa, że to jest wszystko dla jakiejś wyższej idei i poświęca się, jest gotowa się poświęcić. Idzie już, zmierza tak przed jamę smoka, ale tam pojawia się George, którego nikt wcześniej nie znał i nie widział. George z ogromną włócznią, bardzo odważny, na koniu, jak widzicie, no i próbuje tego smoka pokonać. Mówi, żeby oczywiście księżniczka się nie bała, on tutaj da radę, silny, waleczny i tak dalej. No i próbuje. Nie jest to łatwa sprawa, dlatego że smok pokryty jest łuskami na całym ciele. One są bardzo twarde i trudne do przebicia. Ale ten nasz smok ma jedną wadę. Jedną taką piętę achillesową, że tak powiem, bo w okolicach nosa nie ma żadnych łusek. No i George to dostrzega. Przebija mu ten nos. Smok już prawie wykrwawiony czeka na swoją śmierć, kiedy George niespodziewanie mówi do niego, że jeżeli on chce jeszcze żyć, to ma taką propozycję. Drogi smoku, jeżeli obiecasz, że w tym królestwie już się nie pojawisz nigdy w swoim życiu i nigdy przenigdy nie skonsumujesz żadnego człowieka, no to cię wypuszczę wolno. No i smok, nie zastanawiając się zbyt długo, bo bardzo cierpiał, postanowił się zgodzić na tą propozycję George'a, otrunął z wielkim rikoszetem, tyle go tylko widzieli, tak? Księżniczka została uratowana, no a król oczywiście chciał się bardzo, bardzo odwdzięczyć temu walecznemu George'owi. No i ofiarował mu wszystko, co mógł najlepszego, i złoto, i zaprzęgi, ofiarował mu nawet pół królestwa. Ale George, ku zdziwieniu wszystkich, nie chciał wziąć nic w zamian, tak? Powiedział tylko dziękuję, bardzo uprzejmie i miło, i ruszył czym prędzej. Ahoj przygodo, jak stwierdził, chciał by pomagać innym i musi szybko się spieszyć, ruszać dalej. I to wszyscy bardzo dobrze zapamiętali. Słuchajcie, obraz z
z tą właśnie waleczną sceną, kiedy widzimy George'a nad smokiem, który zostaje ugodzony włócznią w nos, możemy zobaczyć w National Gallery w Londynie, a inne obrazy przedstawiające tego świętego możemy podziwiać w różnych innych miejscach sakralnych. Ale dlaczego tą książkę na dzisiaj wybrałam? Dlatego, że dzisiaj mamy końcówkę roku 2020, a już jutro mamy nowy rok 2021 i myślę, że warto czytać o świętych i z różnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że po pierwsze mieli niesamowite cechy osobowości, no i czynili ogromne, przewspaniałe rzeczy, więc myślę, że mogą być dla nas taką inspiracją. No i życzę i samej sobie, i Wam również, żebyśmy w tym 2021 roku byli lepszymi ludźmi każdego dnia. Dzięki bardzo i do usłyszenia za rok.